Jest super nie tylko dla najmłodszych. Pałac Jankowice to miejsce, które łączy pokolenia. Zdecydowaliśmy się, żeby dostosować go na potrzeby mieszkańców, czyli na cel publiczny, i pod tym kątem został zaprojektowany, że będzie przeznaczony na szkołę muzyczną, którą prowadzimy już od wielu lat. 80% powierzchni pałacu zajmuje samorządowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Nowy budynek to nowe możliwości. Odnowione sale lekcyjne, sala koncertowa, instrumenty. To wszystko czekało na uczniów po przyprowadzce do pałacowej szkoły. Fantastyczne możliwości organizacji w przyszłości recitali, koncertów, konkursów instrumentalnych, jakichś współzawodnictwa, festiwali. Pałac Jankowice to Centrum Integracji Pokoleniowej. Nie mogło więc zabraknąć tu emerytów. W budynku znajduje się Tarnowskie Centrum Senioralne, a także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Teren, okolica, świeże powietrze, można przyjść, pospacerować, poćwiczyć. A jest na czym. Teren wokół budynku to ponad 18 hektarów. Można tu znaleźć siłownię, plac zabaw, bogatą roślinność, a także staw z 4 wyspami. Pałac Jankowice jest otwarty codziennie dla każdego. Będzie to miejsce również wielu atrakcji kulturalnych, bo i będą wystawy, plenery artystyczne, koncerty i różnego rodzaju formy artystyczne, teatralne. Wielkie otwarcie odbyło się w niedzielę. Tłumy przyszły obejrzeć odrestaurowany pałac, a przy okazji skorzystać z wielu atrakcji. Występy taneczne i muzyczne, łódki na wodzie i dmuchańce dla dzieci to tylko niektóre z nich. Pałacowe otoczenie i piknikowa atmosfera udzieliły się każdemu. Taki początek bez wątpienia zwiastuje wszystko, co najlepsze. Odnowiony Pałac Jankowice będzie tętnił życiem, i to nie tylko od święta.